Pasuje, prawda? Idealnie, jak ulał. A więc to jest druga część, czyli ogłoszenie, jakby już jak ktoś poobejrzał wczorajszy film do ostatniej sekundy, to tam wrzuciłem nowe intro kanału, a mianowicie intro, które na razie jest introm tymczasowym, ale mówi rzecz najważniejszą, że Komputronik jest teraz partnerem kanału, z czego się bardzo, bardzo cieszę. To partnerstwo wynikło troszeczkę spontanicznie, a mianowicie kiedy ucieszyłem się, bo szczerze się ucieszyłem, że nie antyfan przeszedł do Komputronika, bo ja zawsze Komputronika miałem za bardzo, bardzo fajny sklep i jak dołączył nie antyfan do tej całej ekipy, ja się ucieszyłem, napisałem to w komentarzu pod jego filmem i wtedy Komputronik się też do mnie odezwał, że hej, a może byś też chciał do nas dołączyć. I myślałem o tym oczywiście bardzo dużo, no bo ważni jesteście też dla mnie wy, ważny jest ten kanał, ważny jestem oczywiście też ja sam dla siebie, więc zastanawiałem się, jak takie partnerstwo wpłynie na rozwój tego kanału, no i na chwilę obecną widzę same plusy i mam nadzieję, że te plusy właśnie się, że tak powiem, przełożą na rozwój kanału, na jakość, na odbiór i też na ilość rzeczy, które mogę Wam tutaj pokazywać, więc bezpośrednio na Was i na Wasz komfort, rozrywkę i tak dalej, bo jakby partnerstwo z Komputronikiem widzę, że daje mi potężne pole do manewru, jeżeli chodzi o dostępność przede wszystkim do sprzętu. To jest coś, co w tej branży, w recenzowaniu najnowszych sprzętów jest zdecydowanie kluczowe, czyli mieć dostęp do wszystkiego najlepiej zaraz po premierze. No i właśnie mam nadzieję, że ta szeroka dostępność do nowych sprzętów pozwoli mi prezentować jeszcze lepszy content na kanale, a co za tym idzie, kanał zacznie się jeszcze szybciej rozwijać, więc pokładam ogromne nadzieje w tej współpracy. Liczę na to, że pójdzie ona tak, jak sobie właśnie wymarzyłem i zaplanowałem. Mam nadzieję, że ja też od siebie dam Komputronikowi jak najwięcej. Mam nadzieję, że też dam Was, czyli najlepszych widzów na polskim YouTubie i w ogóle na całym światowym. Także chwalę się tym Wam w ogóle w osobnym filmie i od razu stwierdziłem, że zrobię Q&A. Że pod tym filmem możecie zadawać mi pytania, bo jesteście moimi widzami i to właśnie Wy jesteście dla mnie najważniejsi na tym kanale. Oczywiście ja jakby też tutaj realizuję jakieś swoje przemyślenia, no ale bez Was w sumie ten kanał by nie istniał. Dlatego jeżeli macie jakiekolwiek pytania związane z tą współpracą czy z czymkolwiek innym, to w komentarzach pod tym filmem możecie zadawać pytania do Q&A, no który pewnie gdzieś za tydzień albo za dwa tygodnie pokaże się na kanale, gdzie odpowiem Wam na wszystkie Wasze pytania, jakie się ewentualnie zrodzą. No, nie wiem, czy to związane ze współpracą z Komputronikiem, bo to jest bardzo duża rzecz. To jest już naprawdę taki krok milowy w historii kanału, że podejmuję współpracę z takim graczem jak Komputronik. Ja na tym swoim kanale, który gdzieś tam zacząłem skrobać dwa lata temu, mega, mega się z tego cieszę. I jakby w sensie, no powiem Wam, sky is the limit, ale to jest tak potężny krok milowy, że mam wrażenie, że dawno tak w tym kanale nic nie ruszyło naprzód jak właśnie to partnerstwo i mam nadzieję, że ono się bezpośrednio przeniesie na ciekawszy content dla Was, na więcej recenzji, na wzrost subów, bo na tym też mi bardzo zależy. Jakby moim takim niemalże nadrzędnym celem jest zdobycie tego przycisku na 100 tysięcy subskrypcji. Jakby to nie może być cel sam w sobie, bo potem sobie powiem, to co dalej? Nie, bo dla mnie każdy kolejny film codziennie jest celem, no ale to też dla mnie jest ważne i właśnie mam nadzieję, że to wszystko się przełoży na te subskrypcje. Oczywiście Wam, którzy już jesteście, bardzo za to dziękuję. Mam nadzieję, że zostaniecie, że będziecie, że ten content teraz będzie jeszcze, jeszcze lepszy i więcej go będzie i ciekawszy. Przycisk już mam. Jeszcze jest w planie specjalne miejsce dla niego już w nowym studio, ale to dopiero za kilka miesięcy. Na chwilę obecną będzie gdzieś się przewijał w kadrze, czy to tu na komputerze, czy w jakimś innym miejscu. Tak czy inaczej jestem bardzo zadowolony. Dajcie znać, co Wy o tym sądzicie, bo na Waszym zdaniu bardzo też mi zależy. Pytajcie, zgłaszajcie,
swoje opinie, piszcie komentarze na ten temat. Jestem bardzo ciekawy, co Wy o tym sądzicie. Bardzo Wam dziękuję, że ze mną jesteście, że mnie wspieracie i strasznie się cieszę, że dołączam do tak zacnej ekipy, jaką tworzy Komputronik. Tam jest naprawdę masę twórców, których ja oglądam, których śledzę, których podziwiam, niektórych od lat, niektórych krócej, ale jest tam naprawdę bardzo mocna ekipa i mam nadzieję, że będę mógł tych ludzi poznać bliżej, jakby podowiadywać się, zaczerpnąć jakiejś inspiracji, bo naprawdę tuzy polskiego technologicznego YouTube'a się tam znajdują, co mnie naprawdę niesamowicie cieszy. Ale nad tym myślę, że jeszcze przyjdzie czas porozpływać się w przyszłości. Na dzisiaj kończymy. Czekam na Wasze komentarze. No i cóż, do zobaczenia jutro w kolejnym filmie. Miłego dnia, wieczoru, nocy, kiedykolwiek to oglądacie. Cześć!